Biblia ostrzega przed tym, aby złych duchów nie wyzywać, ani ich nie poniżać, poza oczywiście egzorcystami, gdyż mogą się domagać zemsty na człowieku i dlatego Biblia zaleca tylko zostawiać takie sprawy Bogu, gdyż sprowokowanie złego ducha może się zemścić na człowieku. Czeski Lid o tym pisze tymi słowy. Kto się zwodnika wyśmiewa albo bardzo go poniża, ten zemście nie ujdzie. Do gospody Maslatowy chodził Hasterman. Wszyscy goście się go bali, tylko młynarz robił sobie z niego głupka. Gdy jednak po rzece płynął w kierunku młynu, wynurzył się z wody Hasterman i wyśmiewającego ściągnął do prądu, gdzie go utopił. Relacja ta jest z 1861 roku i pochodzi z książki Kawałki z czeskiej demonologii. Około Blatenskiego zamkowego stawu szły wieczorem trzy kobiety z pola i śpieszyły się, by przed północą dotrzeć do domu. Idąc w okolicy Trzcin, zaczęły opowiadać i o wodniku, a jedna z nich, która właśnie była w ciąży, wyśmiewała się z pozostałych dwóch, które ze strachu umierały i tylko do wioski uciekały. W tej chwili coś zaszeleściło w trzcinach i wyszła z nich postać, która zaczęła rosnąć w górę, a z nią i zielony płaszcz i czerwona kanuzelka. I pochwycił tą kobietę strach i z ohydą odwróciła się od strasznej postaci wodnika, by uciekać za pozostałymi. Ale wodnik okrutnie się jej zemścił. Gdy z pomocą Bożą szczęśliwie porodziła, jej synek miał na piersiach czerwoną szramę, całkowicie podobną do kamizelki wodnika i nigdy w ciągu życia się jej nie pozbył. Gdy dorósł, znalazł śmierć w tym stawie i wodnik pokazał, że jej po długich latach obrazy uczynionej nie zapomina. W Teplicych, w parku, znajduje się staw, którego woda ma czarny kolor. Lud opowiada, że przebywa tam wodnik. Opowiada się o nim, że żałośnie krzyczy, albo jak pies wyje, nie mogąc przez dłuższy czas kogoś utopić. Niekiedy wodnik udaje sprzedawcę, niekiedy sam idzie do sprzedawców, niby coś kupić, to też ma w sobie motyw zwodniczy i prowokacyjny, aby ludzie otworzyli się na jego wpływ nieodpowiednim zachowaniem. Przy tych okazjach też lubi oszukiwać ludzi i po jakimś czasie okazuje się, że pieniądze, którymi im płacił, są rzeczami bezwartościowymi. Czeski Lid pisze tymi słowy. W Nowym Bydżowie kupił kiedyś Hasterman mięsa i płacił srebrnymi dwudziestkami. Gdy wieczorem rzeźnik chciał przeliczyć pieniądze, zauważył, że są to rybie łuski. Także w Nowym Bydżowie chodził Hasterman po mięso. Rzeźnik uciął mu palec, ale źle skończył. Do dnia, do roku się utopił. Jakaś babcia w Taborsku widywała za młodu wodnika. Był to ponoć leń. Wstawał dopiero około południa. Gdy rozczesywał swe rdzawe włosy, szedł do rzeźnika wądry po mięso. Był bardzo wybiórczy. Najchętniej jadał chrobtko, nie wiem co to znaczy. Jednego razu rzeźnikowi wskazywał, jaki wielki kawał mięsa ma mu odciąć, a wtedy mu wądra odciął palec. Wodnik pogroził pięścią i zniknął. Po jakimś czasie gnał rzeźnik ciele w pobliżu stawu. Ciele dobiegło do wody i nie dało się żadną siłą z niej wywieźć. Wądra wszedł do stawu, ale źle zrobił. Ledwo wkroczył do wody, złapał go Hasterman za nogę i ciągnął w głębie. Rzeźnik najpierw zaczął klnąć, ale nic mu to nie pomogło.
W śmiertelnym przerażeniu wzywał dziewicę Maryję i wszystkich świętych na pomoc. Wtedy właśnie nieznana ręka popuściła i rzeźnik szczęśliwie wyszedł na brzeg. Ciele jednak zniknęło.